Wspaniali aktorzy grający w naszym rozchwytywanym serialu Odwrócenie Ojcowie i Córki. Oczywiście ojców nie gracie, gracie na razie dzieci. Nie wiadomo, jak to się rozwinie cała historia. No tak, bo tutaj mamy wątek miłości. Mamy wątek miłosny, więc... w tą stronę też się może rozwinąć. Kochani, zanim przejdziemy do szczegółów historii waszych postaci, chciałam zapytać o to, jak wy spędzacie swój wolny czas, czy żyjecie tak na krawędzi jak wasi bohaterowie, czy się w jakikolwiek sposób z nimi utożsamiacie, czyli czy dzisiejsza młodzież, czyli wy, potrzebuje takiego mocnego akcentu, kopa od rzeczywistości, żeby funkcjonować na takim wysokim C. Eliza. Ja potrzebuję wyjechać z moim psem do lasu. I to jest mój kop adrenaliny w wolnym czasie, którego potrzebuję. Dzikie zwierzęta cię atakują, zwierzęta, rozumiem. A mój pies mnie broni. Okej, okay, dobrze. Wow. Tomek też by tak chciał. Próbuję to przebić. Nie, ja nie mam aż takiej historii. A nie, muzyka? Mi się... Muzyka? No, to jest jakaś adrenalina, myślę, takie występy na żywo. Fruitcakes? A ty bardziej czujesz się muzykiem czy aktorem? W zależności. Zawsze jak robi jedno, to komu żałuję, że nie robię... Tak? W zależności. Jak robi jedno, to żałuję, że nie robię drugiego i... Mhm. A stałeś się aktorem dlatego, że jesteś muzykalny? Czy to była droga? Trochę właśnie przez to, że śpiewałem, stałem się aktorem, bo trafiłem do studium wokalno-aktorskiego i stamtąd... I tam okazało się, że bardzo fajną rzeczą jest również aktorstwo i jakoś to taką transformację latami przeszło i tak się znalazłem. W ilu zespołach grałeś? W życiu? W kilku. W długim no, życiu. Ostatnim? A ostatni to The Fruitcakes, no i teraz pracuję właśnie nad swoim solowym albumem, więc... Ale wchodzimy też do studia zaraz z chłopakami rejestrować nasz trzeci album, więc może się tu pojawimy. Miejsce jakieś. Ale czy masz zamiar cały czas ciągnąć te dwie ścieżki kariery, czy w zależności od tego, co bardziej odpali? To czy, znaczy... czy muzykę traktujesz jednak bardziej jako miłość, fan? Nie, no kocham to i staram się taki prowadzić płodozmian, no. Wybierać dobre, to też mi pomaga wybierać dobre, powiedzmy, projekty, no bo nie chcę marnować czasu na rzeczy mniej wartościowe, bo w tym czasie mógłbym robić muzykę. A to jest ta twoja adrenalina, o którą pytamy? No tak, myślę, że tak, że na koncertach tak. Mhm. Tak, wiesz, jak się rzuci ze sceny, wiesz, a tam nie ma nikogo na przykład. Na podłogę może boleć. Marcel też człowiek od płodozmianu, z tym, że tutaj projektowanie mody, rozumiem, jest napędem. Chociaż obejrzałam wczoraj twoje występy na YouTubie z przeglądu piosenki aktorskiej Szapoba, więc też masz dużo wspólnego z muzyką. Ale co bardziej, twoja linia ubrań czy... Nie, raczej aktorstwo, nie będę tutaj ukrywał, to jest mój zawód. Nie po to 5 lat studiowałem w szkole teatralnej, żeby jakby się... Sprzedawać bluzy. Tak, żeby się tego wyprzeć po prostu. To jest mój priorytet i mój cel na przyszłość i w tym się spełniam. No dobrze, Eliza, załóżmy, że jest to program ten taki, jak to się nazywało, Ranka w ciemno, tak? Panowie już zareklamowali, którego wybierasz? Już Eliza przetestowała chyba na planie. Drugiego chciałabym przetestować jeszcze wtedy. Drugiego, ale to jeszcze jeden sezon. No właśnie, nie będę, dobra. Nie spoilujmy, no bo widzę, że tu każdego kusi język po prostu, kusi, żeby jak najwięcej powiedzieć. Żeby nie zdradzić. No dobrze, powiedz mi, bo grając młodego mafioza, bo tak, pokolenie tych ojców to już przeżarło się przez popkulturę, zarówno jeśli chodzi o prawdziwych mafiozów, popkulturowych mafiozów, natomiast to nowa fala w sumie nie jest jeszcze ograna. Jak budowałeś swoją rolę? Czym się inspirowałeś? Przeglądałeś gazety, YouTube'a, czy jednak bardziej... Po prostu scenariusz i to, co mówił do ciebie reżyser. No to ta trzecia opcja, scenariusz i to, co mówił do mnie reżyser. Natomiast też ja zawsze się staram się inspirować lepszymi. I mafiozami. I aktorami. I tutaj bardzo się inspirowałem i też często się nim inspiruję. To po prostu jest Gary Oldman, Leon Zawodowiec, taki zwariowany psychopata, który zabija po prostu z zimną krwią. Ale do tego trzeba chyba też warunków zewnętrznych. Obaj macie ten... Ja nie wiem, jak to nazwać, niepokój w element psychopaty, to Magda chciała powiedzieć. Niepokój tak, że tam już się trzęsę? Nie, mi się wydaje, że jest pewna trudność z tymi portretami tych współczesnych mafiozów, których rolę odgrywamy, bo oni są trochę jakby z założenia, oni mieli być niewidoczni. I tu jest problem jakby, tu pojawia się problem, no bo jakby te wcześniejsze, te pokolenie tych ojców mafiozów, to są tacy mafiozi z krwi i kości. Tak, skóra, komóra i fura. Straszyć swoim wyglądem, a ci mają być z kolei niewidoczni i oni sobie tam pracują na swoje,
powiedzmy z tego drugiego rzędu. Więc myślę, że to była pewna trudność. Elizo, jak żyć? No, czymś nie takim. Nie mam pojęcia. Cały czas rozbita pomiędzy jednym a drugim. Trzecim jeszcze. No. A co na to ojciec? Wspiera mnie. Okej. Okay. Kochani, jeśli chcecie, a wiemy, że właściwie chyba już wszyscy oglądają serial Ojcowie i córki Odwróceni, to jest kontynuacja Odwróconych sprzed kilkunastu lat. Wszyscy jak przychodzą do naszego studia, to opowiadają ci, którzy grali wtedy w tamtym serialu te role, że się świetnie odnajdują. Wiemy też, że ci, którzy nie oglądali pierwszej serii, też się odnajdują w tej nowej, więc jest to tak skonstruowane, że wszyscy mają radochę. Dziękujemy bardzo za spotkanie.